Dzień dobry. Dzisiejsze wydanie Gimnazjalnych Wiadomości poprowadzą Agata Bąk i Weronika Kotowska. Za nami święta Bożego Narodzenia, ferie, rozpoczęcie drugiego semestru nauki, niebawem rozpocznie się wiosna. Mamy czas na odpoczynek, zabawę, ale przede wszystkim naukę. Przedstawimy zatem przygotowaną relację z najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w naszej szkole. Rozpoczniemy od przypomnienia obchodów Dnia Świątecznego. Choć z dzisiejszej perspektywy to czas odległy, warto przeżyć to jeszcze raz. Uroczystości związane ze świętami Bożego Narodzenia zorganizowano 22 grudnia 2015 roku. Atmosfera świąteczna była wyczuwalna na każdym kroku. Nie obyło się bez wspólnego kolędowania, poznawania świątecznych zwyczajów różnych kultur i narodowości. W gimnazjalnej hali przeprowadzono część oficjalną. Pani dyrektor Renata Faluta-Kaszubowska złożyła wszystkim serdeczne życzenia świąteczne. Wysłuchaliśmy także koncertu chóru szkolnego, którym kierują pani Arleta Żuławska-Jastrzębska oraz pan Mariusz Wardeński. Poza tym cała społeczność szkolna uczestniczyła w projekcji filmu Kacper Sam w szkole. Była to także okazja do rozstrzygnięcia różnych konkursów. Żywy symbol świąt Bożego Narodzenia, miś maksymalny i miś minimalny, szlachetna paczka. Swoją obecnością zaszczyci nas burmistrz miasta, pan Andrzej Grabowski, przedstawiciele instytucji wspierających naszą placówkę, rodzice oraz absolwenci. Cieszymy się, że w naszym gimnazjum nadal propaguje się przywiązanie do tradycji. Thank you.
stycznia 2016 roku odbył się 16 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oczywiście, jak co roku, uczniowie publicznego gimnazjum aktywnie włączyli się w zbiórkę na rzecz tej akcji. Wolontariuszki Karolina Dawiec, Oliwia Szczepańska, Laura Mytlewska, Jagoda Plewa kwestowały na terenie miasta. Zebrane fundusze będą wykorzystane na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Redefine, it's taking the sky and follow me by name. I'll come if you keep me up.
Kingston City Streets, Thursday afternoon radio. Sunset has done powerful action. Zespół taneczny z publicznego gimnazjum w Kowalewie Pomorskim. Dziękujemy bardzo za występ. Drodzy Państwo, oni słyszą brawa poza sceną, także możecie Państwo klaskać jak najbardziej. Gimnazjaliści uwielbiają przebywać w szkole nie tylko w dzień, ale i w nocy, czyli nocka w szkole. Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym z 5 na 6 stycznia. W tym czasie mogli się lepiej poznać, wspólnie spędzać czas na zabawie, potyczka sprawnościowo-umysłowych. Dla klas drugich takie spotkanie przeprowadzono w ramach półmetku. Uczniowie wraz z wychowawcami spotkali się w nocy z 15 na 16 stycznia bieżącego roku. Mimo ciemności za oknem, grafik zadań był napięty, a atmosfera radosna. Po wspólnej kolacji gimnazjaliści brali udział w licznych atrakcjach. Zorganizowano dyskotekę, zawody sportowe, zajęcia taneczne. Powiedzmy, dla każdego coś miłego. Odwiedził nas wyjątkowy gość, Roger Wong, który pochodzi z Chin. Dzięki organizacji ISEC spędził z nami jeden dzień. Dzięki jego prezentacji mogliśmy się sporo dowiedzieć o chińskiej kulturze, jedzeniu, historii, Chinach w ogóle. Cieszymy się, że mury naszego gimnazjum odwiedzają tak interesujące osoby. Ni hao. Czyli w języku chińskim, dzień dobry. W
taki oto sposób przywitał nas nasz gość z Chin, który w ramach organizacji ISEC przybył do Polski. Roger Wang spędził w Kowalewskim Gimnazjum jeden dzień. Mimo krótkiej wizyty w naszej szkole, Roger zaciekawił interesującą prezentacją zarówno uczniów i nauczycieli, a wybitnie aktywnych uczniów nagradzał smakołykami z Chin. Wizyta Rogera ubogaciła naszą wiedzę o Chinach i pozwoliła poznać bliżej kolejny kawałek świata. Z niecierpliwością czekamy na kolejnych studentów z organizacji ISEC. Publiczne gimnazjum oraz zespół szkół imienia Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim nieustannie podtrzymują współpracę. Jest to ważny czynnik w kształtowaniu osobowości młodego człowieka oraz próba określenia ścieżki zawodowej. Wielu absolwentów gimnazjum kontynuuje naukę w zespole szkół, gdzie uczą się praktycznego wykonywania zawodów. W ramach doradztwa zawodowego i dobrze układającej się współpracy pomiędzy naszym gimnazjum a zespołem szkół imienia Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim, nasi trzecioklasiści udali się w tym miesiącu już po raz drugi na spotkanie do sąsiadującej z nami szkoły. Uczestniczyli w zajęciach, które miały im przybliżyć specyfikę danego zawodu oraz zapoznać ich z ofertą dalszego kształcenia. Były to warsztaty Gotuj z Mistrzem i Dzień Techniki. Podczas pierwszego spotkania szef w kuchni, pan Rafał Jurkiewicz, zaprezentował wspaniały pokaz kulinarny, ujawniając tajniki gotowania i przyrządzania potraw. W czasie Dnia Techniki, oprócz zawodu kucharza, gimnazjaliści poznali zawód hotelarza, mechanika samochodowego, technika energii odnawialnej, mechatronika i inne. Podczas tych spotkań ich starsi koledzy prezentowali swoje osiągnięcia i umiejętności. Kucharze przyjęli nas pysznym poczęstunkiem, hotelarze m.in. urządzili pokaz obsługi synchronicznej. Mechatronicy wyjaśnili zasady działania urządzeń elektronicznych i układów hydraulicznych. Mechanicy pojazdów samochodowych zaprezentowali zbudowany przez siebie boild, a specjaliści od energii odnawialnej tłumaczyli, dlaczego OZE stanowi przyszłość dla mieszkańców Ziemi. Dzięki takim spotkaniom nasi trzecioklasiści mają okazję przekonać się, jak ważne jest podjęcie trafnej decyzji zawodowej. Tylko praca zgodna z zainteresowaniami jest wykonana z pasją i dostarcza w życiu najwięcej satysfakcji. 15 lutego uczniowie klas pierwszych naszego gimnazjum uczestniczyli w spektaklu profilaktycznym pod tytułem Pętla zdarzeń. Cel tego przedstawienia przedstawi pedagog szkoły pani Dorota Witkowska. W poniedziałek 15 lutego uczniowie klas pierwszych gimnazjum udali się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, by uczestniczyć w spektaklu profilaktycznym. Tym razem była to pętla zdarzeń. Jak co roku dla naszych gimnazjalistów wystąpili aktorzy impresariatu artystycznego Impresja z Krakowa. Spektakl porusza problematykę agresji i przemocy rówieśniczej. Przemocy fizycznej, ale także często występującej i trudnej do wychwycenia przemocy psychicznej, równie dotkliwej i mogącej powodować tragiczne konsekwencje, począwszy od obelg, gruźb, szantażu, poniżania, po pozornie niewinne wyśmiewanie i plotki. W tej historii ofiarą stał się chłopak, którego zachowanie w żaden sposób nie wskazywało, że mógł tej przemocy doświadczać. W bieżącym roku szkolnym uczniowie publicznego gimnazjum w Kowalewie Pomorskim wielokrotnie udowadniali, że nie jest im obojętna ludzka krzywda. Aktywnie angażowali się w różnorodne akcje charytatywne, mające na celu pomoc potrzebującym. Po raz czwarty braliśmy udział w ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka, dzięki której przygotowano 13 okazałych paczek z najpotrzebniejszymi produktami skierowanej do rodziny z niepełnosprawnym dorosłym synem. Ponadto przeprowadzono zbiórkę niezbędnych przyborów szkolnych dla dzieci i młodzieży ze Stryczy, wsi mołdawskiej zwaną Małą Warszawą. Uczniowie uczestniczący w zajęciach kulinarnych przygotowali projekt pod nazwą Świąteczna Wizyta. Pieczone wspólnie ciasta zostały podarowane osobom, które święta Bożego Narodzenia spędzają samotnie. Podjęto także działania związane z propagowaniem szeroko rozumianej tolerancji. W związku z ówczesnymi tragicznymi wydarzeniami z Francji na korytarzach szkolnych można było zaobserwować plakaty.
hasła związane z różnorodnością społeczeństwa, a jednocześnie nakłaniając do rozsądnego postrzegania drugiego człowieka. Nasza szkoła podjęła współpracę z Fundacją Rock and Roll. Dzięki włączeniu się w akcję Daj włos udało się uzyskać włosy, które potem będą wykorzystywane do wykonywania peruk przeznaczonych dla osób cierpiących na chorobę nowotworową. Odwiedziły nas także przedstawicielki fundacji pani Marta Szklarczuk i pani Kamila Stępień, które przybliżyły koncepcję pracy fundacji oraz opowiadały o profilaktyce. Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza przygotowano plakaty, prace plastyczne charakteryzujące dobrego wolontariusza. Przedstawiono wolontariaty, jakie działają na terenie gimnazjum: Caritas, Wolo Weekend oraz grupa współpracująca z WTZ w Kowalewie Pomorskim. Gościliśmy ponadto podopiecznych WTZ wraz z opiekunami. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych upłynął na wspólnych zajęciach przygotowanych przez klasy 1A, 2A wraz z wychowawcami. Każdego weekendu wolontariusze z Wolo Weekend, spacer z psem, odwiedzają Kowalewską przechowalnię dla psów, wyprowadzają psy na spacery, zapewniają im kontakt z człowiekiem. Odbyła się także zbiórka pieniędzy dla dziewczyny mieszkającej w Kamerunie, uczęszczającej do technikum. Dzięki nam kolejny rok będzie mogła się uczyć. 24 lutego 2016 roku zakończyliśmy akcję, której celem było zebranie jak największej liczby kartek urodzinowych dla małej mieszkanki Elbląga, Julii Frącek. Udało się spełnić marzenie dziewczynki i przy tym wykształcić wrażliwość na potrzeby osób niepełnosprawnych. Wielokrotnie uczniowie naszego gimnazjum udowodnili, że są empatyczni oraz zdolni do bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Oby tak dalej. Mamy nadzieję, że podobnych akcji będzie więcej. Na koniec uprzejmie informujemy, że uczennica klasy 3 E, Martyna Zegarska, zdobyła tytuł laureata w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z chemii. Pomyślnie przeszła poszczególne etapy i osiągnęła sukces. Również dzięki pani Elżbiecie Zabłońskiej, nauczycielowi chemii. Gratulujemy serdecznie. Jesteśmy dumni, że nasze gimnazjum reprezentują tak zdolni uczniowie. Na dziś to już wszystko. Pamiętajcie, spędzony z nami czas nigdy nie jest stracony. Przygotujcie się na kolejną dawkę informacji. Już niedługo. Pozdrawiamy!